Hej kochani, zapraszam Was na nowy film. Dziś będzie haul z takimi bardziej gadżetami, będą książki, będą jedne okulary. Także zaczynamy. Może od Jelly, bo do sklepu Jelly mam dla Was rabat. 15% na hasło stylizację jesień do 10 października, także spieszcie się, jeżeli chcecie kupić coś taniej, a warto, bo pojawiły się różne nowości. Dziś Wam pokażę właśnie, co tu ciekawego mam. Specjalnie zostawiłam sobie, słuchajcie, w opakowanie, żeby Wam pokazać, jak produkty Jelly są pakowane. I że możecie je zamówić na prezent. Już teraz możecie pomyśleć o prezentach mikołajkowych czy na jakieś inne okazje na koniec roku. Od razu Wam pokażę, co tu mam. Każda rzecz w Jelly jest pakowana w taki piękny woreczek. Jest pakowana w pudełeczko z wydłoczku Jelly i ma też certyfikat jakości. Także zaczynamy. Mi zawsze jest szkoda otwierać, bo to wszystko jest takie ładne. I tutaj na tej karteczce jest napisane, jak dbać o biżuterię. Jest to biżuteria srebrna albo srebrna pozłacana. Także na pewno nie będziecie mieć od niej uczulenia, bo jest bardzo dobrej jakości. Pierwsza rzecz, którą mam od Jelly, to są pozłacane kolczyki. Wyglądają tak, jak łapacze snów. I od razu sobie przymierzę ten kolczyk, zobaczycie, jak wygląda. Mi się symbol łapacza snów strasznie podoba. Marzę od zawsze o takim tatuażu. I ostatnio bardzo lubię wiszące kolczyki. Myślę, że o, teraz będę je nosić często. Zobaczcie, jakie ładne. I to jest naprawdę śliczna robota. Tutaj mamy właśnie tu taką rozetkę, na dole trzy wiszące piórka, tak stopniowo wygląda. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie i do rozpuszczonych włosów, i jak ktoś ma krótkie włosy, też będzie ładnie wyglądało. Następna rzecz to naszyjnik. Jak widzicie, taki księżyc. I tutaj mam też kółeczko. To wygląda trochę jak taka obrączka, można powiedzieć. Zaraz Wam pokażę. Wszystko, cała moja biżuteria to jest Jelly, zresztą robiłam Wam już nieraz film. O tak, kółeczko. Pamiętajcie też, że zawsze na stronie możecie wybrać długość łańcuszka, żeby była idealna. I druga rzecz to księżyc, bo w ogóle na stronie też się pojawia dużo gwiazdek i księżyce też się pojawiły. Tym razem jest to taki mały, ale taki bardziej wypukły, grubszy księżyc. Fajnie wygląda i przez niego właśnie przechodzi łańcuszek. Także to są moje dwa nowe łańcuszki, dwie nowości Jelly. Następne kolczyki to są piórka, ale takie trzy wiszące na dłuższym łańcuszku dla... Zdecydowanie dla fanek długich, długich kolczyków. To wygląda bardzo fajnie. Nawet jeden taki kolczyk bardzo fajnie wygląda, co dopiero dwa. Lecimy dalej. W ogóle piórka to jest to. O tym nie wiedziałam, że takie coś dostanę. To są łańcuszki przeplatane serduszkami, które są ze sobą połączone. Bardzo ładne. A, to jest tak zainstalowane. To jest jeden długi naszyjnik. Ja uwielbiam w ogóle naszyjniki Jelly nosić po kilka razy. To jest jeden taki długi naszyjnik, widzicie? I tutaj są przeplecione serduszka połączone ze sobą. Też bardzo fajna sprawa, żeby te naszyjniki zakładać razem. I ten już jest dłuższy. Super sprawa, też mi się podoba. Przepiękny zestaw z jaskółką. To jest taki bardziej tatuażowy chyba symbol. Jaskółka taka, widzicie, oldschoolowa. Srebrna i bransoletka tak samo. Nie będę je stąd zajmować, ale no śliczny. I uwielbiam też, jak w biżuterii pojawiają się ptaszki, także wygląda to naprawdę przecudownie, tak delikatnie. Bardzo ładny zestaw. Myślę, że każdy by się z takiego ucieszył. Bardzo taki nietypowy w sumie symbol w biżuterii. Jeszcze takiego nie widziałam. I jeszcze mam tutaj takie kolczyki. Takie fajne błyskawice, malusieńkie. Zaraz je założę tutaj do moich kolejnych dziurek, bo w sumie nie miałam tutaj kolczyków ostatnio jakich włożyć. I zastanawiałam się właśnie, że chciałabym coś takiego małego tutaj mieć, delikatnego. A to będzie wyglądało fajnie, żeby tutaj coś połyskiwało dalej. O, widzicie, jak fajnie to wygląda? Czyli takie... Takie kolczyki też są ostatnio bardzo modne, bo one się jakby rozkładają na całym uchu tutaj. W ten sposób, tworząc taką... Jakbyśmy miały kilka kolczyków, a tak naprawdę jest to jeden. To jest teraz bardzo, bardzo modne. Mam tutaj też pudełeczko dla Darka i go i teraz tutaj otworzę, bo pokażę Wam, jak wyglądają też, jak wygląda też biżuteria męska. Czarny woreczek, czarne opakowanie i bransoletka Darka wygląda tak. I jest to... Są to kajdanki, po prostu kajdanki. Na sznureczku srebrne, z blaszką tutaj i można oczywiście dowolnie je regulować. Także tak wygląda. Darek bardzo lubi biżuterię Jelly i ma już jej sporo. Różne tam koraliki, ale też sznurkowe. Następna rzecz, o której chciałam Wam wspomnieć, to są nowe okulary i dziś do mnie przyszły. A to są okulary marki Quay Australia. Quay, nie wiem jak to się czyta, ale chyba Quay. I ja mam jedne już okulary te z kolaboracji tej marki z Crispy. I ona wypuściła kilka właśnie modeli i ja znalazłam je na Zalando po filmie Olciaka, bo ja zrobiłam mój haul Zalando, ale powiem Wam, że jak zamawiałam rzeczy, to nawet nie zajrzałam do działu okularów, nie zainteresowałam się i dopiero po filmie Olciaka, serdecznie Cię pozdrawiam Ola, dowiedziałam się, że na Zalando dostaniemy markę Quay, także od razu je kupiłam. Te okulary nazywają się Love Child 2.4.
cokolwiek to znaczy, nie wiem czy to jest model czy nie, i wyglądają tak. I moim zdaniem są bardzo, bardzo fajne, mają inny zupełnie kształt niż noszę zwykle, takie trochę kocie. Właśnie Quay jest znany z tego, że te okulary są inne. Pamiętajcie o okularach również zimą, kiedy świeci słońce, nawet jak jesteście gdzieś w górach, powinno się nosić okulary, bo przez to słońce nadal mrużymy oczy, robią nam się zmarszczki ogólnie. Ja noszę okulary cały rok, jak tylko jest słońce. I druga rzecz, którą zamówiłam, która właśnie przed chwilą przyszła, bo dosłownie to jest przyszło dziś, nawet nie myślałam, żeby Wam to pokazać, ale jak już przyszło, to Wam pokażę. To jest ta spódniczka z Zalando, którą Wam pokazywałam. W ogóle z Zalando nic nie dosłaliśmy, słuchajcie, wszystko się okazało dobre, więc tym razem nic nie zwracaliśmy. Ta spódniczka, tylko wtedy, pamiętacie, była w kolorze beżowym. Tym razem zamówiłam ombre o takie. Nie wiem, czy będzie ją widać. O. Ale wiecie, o co chodzi, zresztą zostawię Wam link na dole. To jest taka bardzo fajna spódniczka, ona mi się super sprawdziła, byłam w niej wczoraj na imprezie, w tamtej w sensie. Najpierw mamy warstwę mięciutką halkę, później mamy ten szorstki, nieprzyjemny tiul. Później mamy tą warstwę z kolorem, czyli takie niebiesko-granatowe ombre. I na koniec mamy jeszcze taki cieniutki firankę, taką tiul. Pięknie to wygląda. Czułam się w niej jak księżniczka, więc zamówiłam sobie też niebieską. A zamówiłam ją, słuchajcie, od razu, bo bałam się, że jak wrzucę film dla Zalando, to od razu wykupicie tamtą. Także cieszę się, że jeszcze się wyrobiłam. No i dobrze, kochani, przechodzimy do książek, które mi ostatnio wpadły w oko gdzieś tam i na billboardach, i niektórzy znajomi mi mówili. Piękne bez konserwantów, sekrety i urody naszych prababek. Jak Polki dbały o siebie w dwudziestoleciu międzywojennym. Uwielbiam w ogóle okres dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli chodzi o literaturę. Pamiętnik panny Hanki, Nikodem Dyzma i te sprawy. I tutaj są po prostu praktyczne ciekawostki historyczne. Mamy tu po prostu takie, wiecie co, urywki. Jak nieraz możecie znaleźć u Atki na blogu, takie urywki, takie różne reklamy, jak właśnie, co czego kobiety używały. Bardzo zabawne. Przeglądałam na razie i czytałam właśnie tylko te obrazki, ale zaraz przeczytam całą, bo to jest mega śmieszne. Przeczytam Wam dla przykładu. Pończochy wełniane, niciane, lekkie wełny i kaszmiry trwają bardzo długo, zachowując do końca wygląd nowości, o ile są prane starannie, ostrożnie i bez gotowania. No wiecie, to jest po prostu super. Także nie wiem, czy polecać, czy nie polecać, póki co zamówiłam po prostu, żeby poczytać, może Wam coś ciekawego na filmach poopowiadam. Dalej zamówiłam tu Bolka i Lolka dla Petera, bo Peter ma zaraz urodziny, 7, to jest bardzo ważna sprawa. Peter, jeżeli oglądasz, to Cię pozdrawiam, 7 urodziny, podkreślam, bardzo ważny wiek, Bolek i Lolek. Zamówiłam beduinki na Instagramie, bo ostatnio widziałam na Instagramie mojej koleżanki Oliwki i ona właśnie wrzucała to, że czyta, że taka super książka, także zamówiłam też w ciemno. Tytuł mnie bardzo przyciągnął, beduinki na Instagramie. Wszyscy wiemy, jak te wszystkie dziewczyny z Dubaju, z krajów arabskich wrzucają po prostu zdjęcia przepełnione luksusem i wzbudzające wręcz zazdrość. A z drugiej strony wiemy, że w ich kraju panują bardzo takie restrykcyjne zasady, wręcz niektóre hardkorowe. Nie wiem, czy widzieliście, jak Gigi Gorgeous próbowała wjechać do Dubaju i jak musiała się na lotnisku cofnąć. To był taki vlog, który ma chyba kilka milionów wyświetleń. Także jest to po prostu książka o takich różnych kontrastach. Z chęcią przeczytam, myślę, że też dosyć szybko mi pójdzie. Kolejna książka, którą zamówiłam przez dobre recenzje, czyli Magdalena Kostyszyn. Przepraszam, że tak źle czytam. Magdalena Kostyszyn, widzicie tytuł. Jowa Pani Domu. Wiadomo, o czym to jest. O tym zresztą przeczytam Wam z tyłu. Antyporadnik w wersji no filter, z którego nie dowiesz się m.in. jak nie gotować i nie prowadzić gospodarstwa domowego, jak nie celebrować dnia ręcznika oraz jak nie zostać mistrz świata. Czyli taka prześmiewcza książka o tym, jak nie być perfekcyjną panią domu. Chętnie przeczytam. Magda ma 500 000 fanów na Facebooku. Ludzie uwielbiają, kobiety uwielbiają. Zobaczymy, czy to będzie tak bardziej w stylu Hanny Bakuły, czy to będzie bardziej w stylu blogowym. Jeszcze Wam nic nie mówię, dam Wam znać, jak przeczytam. Następna książka jest również z polecenia i moi znajomi polecali i widziałam wszędzie reklamy i rzuciła mi się na półkach w Empiku. To jest Rój. Rój to jest folwark zwierzęcy XXI wieku, hipnotyzująca pozycja. To jest opowieść o hierarchii, jaka panuje w ulu. To jest po prostu opowieść oczami pszczoły. Tutaj Sunday Times twierdzi, że zmieni sposób, w jaki patrzymy na świat. To mnie właśnie do tej książki bardzo przyciągnęło. Ja lubię takie rzeczy, wiem, że to jest oczywiście fantastyka, ale przez takie książki często właśnie widzimy drugie dno i może nas to skłonić do dalszych refleksji. Także chętnie przeczytam Rój i dam Wam też znać. W ogóle mam oczywiście... Oczywiście czytam książki w wersji elektronicznej, ale ostatnio zapragnęłam, jakoś wiecie, przyszła ta jesień, zapragnęłam po prostu posiedzieć sobie z książką. Kolejna książka to jest Powrót do tajemniczego ogrodu, którą też zamówiłam dla Piotrka, ponieważ
ponieważ właśnie czytał Tajemniczy Ogród. Nie wiem, czy to jest lektura u nich w szkole, ale wszystkie dzieci teraz czytają Tajemniczy Ogród i wszędzie w księgarniach widzę. Także zamówiłam mu powrót do Tajemniczego Ogrodu, bo wiem, że mu się Tajemniczy Ogród podobał. I ostatnia pozycja, którą zamówiłam, to Maria Czubaszek, Nienachalna z urody, świętej pamięci Maria, którą miałam okazję poznać, porozmawiać z nią kiedyś na blog forum, zrobić sobie z nią zdjęcie i wysłać mojej mamie. Wspaniała kobieta, niesamowita po prostu, znana z satyrycznych tekstów, znana z tego, że potrafiła się z siebie śmiać, więc z chęcią przeczytam, bardzo lubię te książki z Marią Czubaszek w roli głównej. Jak rzucałam w nią zdjęcie, pamiętam wtedy, to było 4 lata temu z tego blog forum, pamiętam hejt, który spłynął w ogóle, jak mogłaś sobie z tą wiedźmą zrobić zdjęcie, w ogóle tego nie czaiłam, bo mówię, taka super kobieta. No ale niestety oczywiście każdy ma swoje zdanie, dla mnie była wspaniałą osobą i chętnie przeczytam tą książkę. Tak, widzicie, całkiem spory haul, tym razem nieubraniowo, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co mi polecacie do czytania w tę jesień, myślę, że te książki połknę w kilka dni. Jeszcze raz Wam przypominam o zniżce 15% do sklepu Jelly. Ta zniżka działa też stacjonarnie w ich sklepie, w Warszawie możecie iść na Nowogrodzką 6, to jest w samym centrum i zobaczyć sobie te rzeczy, przymierzyć je na żywo, także bardzo Wam polecam. Dobra, ja już uciekam, widzimy się w kolejnym filmie, pa, pa.